książę Mieszko I, historyczny władca Polski. Władcy Polan poczęli prężnie przyłączać okoliczne ziemie. Do około 960 roku panowali już nad całą Wielkopolską. W czasach przypisywanych władzy Siemomysła państwo zajęło oprócz rdzennej ziemi gnieźnieńskiej także Kujawę, ziemię sieradzko-łęczycką oraz być może Mazowsze i Pomorze Gdańskie. Tereny te odziedziczył kolejny, a zarazem pierwszy w pełni historyczny z dynastii Piastów, książę Mieszko I. Mieszko objął władzę prawdopodobnie w końcu lat 50. X wieku. W pierwszych latach władzy prowadził walki z sąsiednimi plemionami, starając się rozszerzyć terytorium swojego państwa. Na początek lat 60. przypada przypuszczalnie opanowanie Pomorza Wschodniego i Środkowego. Około 970 roku książę Mieszko opanował ziemie nadnoteckie i wybudował gród w Santoku. Zainteresowanie księcia skupiło się następnie przede wszystkim na obszarach nadodrzańskich, gdzie w krótkim czasie podporządkował sobie część plemion połabskich. Wtedy to popadł w konflikt z Wieletami i dowodzącym nimi niemieckim banitą i awanturnikiem Wichmanem. Wieleci dwukrotnie pokonali Mieszka, a w jednej z bitew około 963 roku zginął jego nieznany z imienia brat. Porażki w walkach z plemionami nadodrzańskimi zbiegły się w czasie z pierwszymi kontaktami politycznymi Mieszka z Niemcami i Czechami, dwoma silnymi sąsiadami należącymi do kręgu kultury chrześcijańskiej. Prawdopodobnie w tym właśnie czasie Mieszko zdecydował się zacząć płacić trybut królowi niemieckiemu z ziemi aż do rzeki Warty. Świadczenie to dotyczyło przypuszczalnie terytorium plemienia Lubuszan. Wkrótce w roku 965 książę Polan poślubił czeską księżniczkę Dobrawę, a w rok później, czyli w 966 roku, przyjął chrzest i rozpoczął proces chrystianizacji swojego państwa. Krok ten prawdopodobnie miał na celu przełamanie sojuszu czesko-wieleckiego i zyskanie nowego sojusznika w walkach na Połabiu i Pomorzu. Jednym z głównych celów Mieszka mogło być również odsunięcie zagrożenia przymusowej chrystianizacji, podobnej jak ta prowadzona przez margrabiów niemieckich wśród plemion połabskich. Chrystianizacja okazała się działaniem postępującym, choć w pewnych okresach czasu proces ten natrafiał na zdecydowany opór miejscowej ludności i wprowadziła kraj Polan do kręgu tzw. cywilizacji zachodniej. W jego efekcie do Polski napływać zaczęła kultura łacińska, rozwijało się piśmiennictwo, powstał stan duchowny, początkowo w pełni podporządkowany władcy. Pierwszego biskupa polskiego imieniem Jordan ordynowano w 968 roku. Prawdopodobnie był on biskupem misyjnym, podlegającym bezpośrednio stolicy apostolskiej, ale mógł być także sufraganem niemieckiej metropolii w Moguncji. Uzyskawszy nowego sojusznika w postaci Czech, Mieszko kontynuował walki na Pomorzu, tym razem z większym już powodzeniem. W 967 roku odniósł zwycięstwo w bitwie z Wolinianami, podporządkowując sobie tym samym ujście Odry. W kolejnych latach książę prowadził zapewne dalsze walki na północy, co mogło doprowadzić do sporu z margrabią łużyckim Chodonem. Ten w 972 roku zaatakował Mieszka, mimo że książę Polan wiernie płacił cesarzowi trybut. Do decydującej bitwy doszło pod Cedynią, a zwycięzcą starcia niespodziewanie okazał się Mieszko. Po tej potyczce polski władca został wezwany wraz z Chodonem przed cesarskie oblicze na zjazd w Kwedlinburgu w 973 roku. Nie jest znany osąd cesarza, nie był on jednak prawdopodobnie korzystny dla Mieszka. Tym m.in. tłumaczy się przystąpienie księcia Polan do opozycji niemieckiej po śmierci Ottona I w tym samym roku. Mieszko poparł pretendenta do tronu Henryka Kutnika, walczącego przeciw koronowanemu jeszcze za życia ojca
cesarzowi Ottonowi II. Podobne stanowisko zajął sojusznik Polan, książę czeski Bolesław II Pobożny. Henryk Kutnik przegrał walkę, a cesarz przeprowadził odwet na Czechach, zmuszając w 978 roku księcia czeskiego do uległości. W roku 979 Otton II miał najechać także ziemię Polan, ale ekspedycja ta prawdopodobnie zakończyła się porażką. Przypuszczalnie rok później Mieszko zawarł drugie małżeństwo, tym razem z Odą, córką margrabiego Marki Północnej Dytryka. Związek ten osłabił więzi polsko-czeskie, zapowiadając rychłą zmianę sojuszy. Jeszcze w 983 roku Mieszko i Bolesław wspólnie przystąpili do kolejnego buntu przeciw nowemu władcy Niemiec, Ottonowi III. Mieszko jednak szybko odstąpił od Henryka Kutnika i pojednał się z niemieckim cesarzem. Następnie uczestniczył w wyprawie przeciwko Słowianom Połabskim i być może samym Czechom. Walki nie ustały w kolejnych latach. W roku 990 doszło nawet do wojny polsko-czeskiej, w której Wieleci stanęli po stronie Czechów, a Niemcy wsparli Mieszka. W efekcie tego konfliktu Mieszko przejął prawdopodobnie Śląsk i Małopolskę. W okresie swojego stosunkowo długiego panowania Mieszko opanował także ziemię sandomierską i być może schołdował Mazowsze, jeśli wcześniej nie uczynił tego już jego ojciec. Podjął także współpracę ze Szwedami wymierzoną przeciw Duńczykom. Niewykluczone, że książę zdołał również podporządkować sobie na kilka lat Grody Czerwieńskie, następnie przejęte przez Ruś Kijowską. Mieszko zmarł w roku 992, dzieląc swoje patrimonium między synów. Przypuszczalnie zarówno tych z drugiego małżeństwa, jak i pochodzącego ze związku z Dobrawą Bolesława. Terytorium państwa u schyłku rządów Mieszka znane jest dzięki zachowanemu w regieście dokumentowi oddającemu Polskę w opiekę stolicy apostolskiej, tak zwane Dagome Iudex. Być może stanowiło ono początek starań o utworzenie w państwie Polan odrębnej organizacji kościelnej lub miało zabezpieczać prawa synów z drugiego małżeństwa do tronu. Mieszko I był zatem pierwszym historycznym władcą Polan, a zarazem faktycznym twórcą polskiej państwowości. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.